Cześć i dzień dobry w 58 odcinku Happiness Veggie Podcast. Świat to niesamowicie inspirujące miejsce. Zawsze wydaje mi się, że nic mnie już nie zaskoczy i nagle wtedy przychodzi coś, czego przewidzieć no nie było sposobu. I w zależności od tego, na jakim etapie swojego życia aktualnie jesteś, możesz to zdanie interpretować różnie. Im więcej ciemności wewnątrz, tym więcej przykrości dostrzegasz, a im więcej światła, tym częściej rzeczy dzieją się nie przeciwko tobie, a dla ciebie. I żeby było jasne, Sprawa może dotyczyć dokładnie tego samego obrazka, bo szkanka przecież wypełniona wodą, ale co tam kto widzi, jest wyłącznie jego. Dzisiaj pomówimy sobie o indywidualnościach i nietuzinkowych pomysłach na życie. Powoli zaczniemy wychodzić ze skorupy i tworzyć własny nowy i zupełnie oryginalny świat. Temat na dziś: jak dać sobie przestrzeń do wzrastania. Niejednokrotnie już opowiadałam o tym, że moja kreatywność przez sporą część przecież niedługiego życia była systematycznie tłamszona, a nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że zabijana. Więc to, co za chwilę powiem, znasz pewnie równie dobrze co ja. Nie skacz, nie rozmawiaj, przestań dyskutować, uspokój się, trzeba być skromnym, musisz być grzeczny, trochę pokory, nie biegaj, nie pyskuj. Ustąp miejsca, starszy ma zawsze rację, rób według wzoru i wiele innych tego typu nakazów i zakazów. Oczywiście w ramach nagany za nieprzestrzeganie tych reguł wymyślane było mnóstwo absurdalnych kar. Masz się bać ciągle i wszystkiego, aż wreszcie wkroczysz w dorosłość i obawiasz się już nawet własnego cienia. Człowiekiem przestraszonym łatwo się manipuluje, i nie jest to jakieś specjalnie wielkie odkrycie, jednak mimo posuniętej nauki, wielkich technologicznych odkryć i życia na Marsie, nadal wystarczy człowieka zastraszyć, żeby móc zrobić z nim, co się żywnie podoba. To przykre, ale nie jest to nieodwracalne. Jako, że niekoniecznie podobało mi się chodzenie z prądem i jestem ciekawa świata, nie mylić z byciem ciekawskim. Do tego wszystkiego lubię swoje życie urozmaicać, broniłam się rękami i nogami. To też rzecz niemal jasna wiązało się z całym szeregiem konsekwencji i szczerze mówiąc, niczego dzisiaj nie żałuję. Mój duch był zawsze waleczny, choć torpedowany ze wszystkich stron. Każdy z nas, ty również, jest zupełnie wyjątkowy i niepodobny do kogokolwiek innego. Jeśli jednak nadal będziesz tłamsić tę swoją oryginalność, zatracisz piękną misję, którą tutaj na tym świecie możesz odbyć. I niezależnie od tego, czy wierzysz w energię, duchy, religię taką czy inną, czy może twardo stąpasz po ziemi, jeśli nie dopuścisz do siebie faktu, że naprawdę możesz myśleć samodzielnie, pozbawisz siebie tego, co w tobie autentyczne. Przez ostatnie wiele lat prawdopodobnie zakorzeniło się w tobie do jak wielu rzeczy się nie nadajesz, jak to niewystarczająco dobry jesteś i że twój głos nie ma żadnej siły przebicia. No bo przecież nie warto rozpoczynać, jak i tak nie uda ci się skończyć. Niczego nie osiągasz, jesteś do kitu, leniwy, nie masz Weny, a twoje życie to przecież pasmo porażek. Wszyscy się na tobie uwzięli, a o losie to już nawet nie wspomnę. Na domiar tego wszystkiego złego, cały Instagram aktualnie jest na wakacjach. I bądź tutaj mądry. Stop, weź głęboki wdech i wydech wschodnie nauki mówią, że człowiek jest czymś więcej niż tylko jego ciało i bezwiednie galopujące myśli. Żeby zrozumieć naturę człowieka czas porzucić wszystko to, do czego przyzwyczaiłeś się przez ostatnie naście lat. I nie mam tutaj na myśli, aby wstać i wyjść ze swojego życia, porzucając aktualne obowiązki. Mówię o odejściu od tego, co ogranicza i nie daje Ci wzrastać. Pierwsze, na co masz wpływ, to właśnie twoje myśli. I wbrew temu, że przecież jesteś sobie najbliższy, to jednak oddziaływanie masz na siebie aktualnie najmniejsze. Sztuka uważności, o której tak często mówię, jest pokarmem dla duszy. Nie ma ważniejszej chwili niż ten moment, który mamy aktualnie. Spójrz dookoła siebie. Co teraz widzisz? Co widzisz tak naprawdę? Nie, co masz widzieć. Uwolnienie umysłu to patrzenie i dostrzeganie, to przyglądanie się i ciągła ciekawość świata. Aby rozbudzać w sobie chęć poznania swojej natury, czas wyjść poza ramy. Przywiązujemy się zanadto do rzeczy, uczuć, miejsc i ludzi. A to wszystko przemija. Dziś masz, a za chwilę. Możesz tego wszystkiego nie mieć. I nie dlatego, że los okrutny, albo właśnie nad tobą wisi jakaś klątwa. Nie. Po prostu wszystko, co jest, przemija. Masz, nie masz. Jest, nie ma. Wciąż i bez ustanku. Pierwsze, czym warto się zająć w kwestii gospodarowania dla siebie przestrzeni do wzrastania, to powiedzenie sobie, to przeminie. Smutek, żal, radość, ekscytacja, pieniądze, władza, upadek, porażka, zdrowie czy choroba. Wszystko przemija, niezadowolenie pojawia się dlatego, bo zbyt kurczowo trzymamy się tego, co nastaje. Puść wolno to, co przychodzi, a odejdzie i da ci powietrze im więcej walki, tym większa wojna, im parcie większe, tym opór staje się silniejszy. Kiedy na siłę próbujesz przekonać kogokolwiek do swojej wielkiej racji, możesz napotkać na zupełnie odmienne zdanie, bo twój pogląd na życie jest twoim, a jego jest jego. I każde z was może mieć w tym momencie rację ze swojego punktu widzenia, jednocześnie prawdopodobnie oboje się mylicie. Osoby, z którymi pracuję, często mówią, że po pewnym czasie ich otoczenie dostrzega u nich Spokój. Kiedy pracujesz nad rozwojem własnym, zaczynasz inaczej traktować siebie. Przestajesz być dla siebie nad bagażem i dostrzegasz, że każda jedna rzecz, która dzieje się w tobie, jest aktualnie ważna. Tak jak kiedy robi się zimno, nie szukasz przecież wszystkiego, co sprawi, że będzie ci jeszcze bardziej zimno. Tylko wręcz odruchowo wodzisz wzrokiem, gdzie to się można teraz skryć, albo czym otulić, aby temperatura była bardziej sprzyjająca. Tak jak z myślami, nie musisz już dawać im zawładnąć tobą w sposób, który działa destrukcyjnie. Wszystko, co przychodzi, jest na dany moment bardzo ważne. Jeśli nagle pojawia się strach, może zamiast walczyć z nim i dawać mu zniszczyć sobie życie i zdrowie, czas przyjrzeć mu się i odpuścić. Miałam w życiu wiele żalu. Na początku swojej ścieżki rozwojowej chciałam wzmocnić się na tyle, żeby im wszystkim pokazać, a stało się zupełnie odwrotnie. Dając sobie przestrzeń do wzrastania, odpuściłam przywiązanie do rzeczy materialnych, miejsc i uczuć. Uwolniłam się od tego, co sprawiało, że zamiast podążać do przodu, dreptałam tylko w miejscu, kopiąc jeszcze większy i większy dół. Nikomu niczego nie chcesz już udowadniać, no bo niby po co wiedz, że każdy ma jakąś tam swoją rację, ale jeśli nie ma otwartości na to, co mówisz, ty nigdy nie dojdziecie do porozumienia z tego samego powodu ja nie mam potrzeby przekonywania kogokolwiek do słuszności swojej prawdy. Słuchasz i korzystasz? Wspaniale, nie, no to nie. Oświecenie jest dla wszystkich. O ile otwartość, zaangażowanie i autentyczna chęć zmiany jest teraz w tobie, czym wobec tego jest ta przestrzeń do wzrastania? Poznałam wiele osób, które wciąż zaczynają. Nowy zeszyt, nowe postanowienia, nowy pomysł na życie, nowy sport, nowa zajawka, nowy sprzęt i wszystko leży pokryte kurzem. A tutaj znowu pomysł na coś nowego. I z uwagi na to, że jesteśmy dziećmi instant, oczekujemy szybkich rezultatów, a ich nie ma. Dzień dobry, jestem zainteresowana sesjami z panią. Chciałabym wiedzieć, ile czasu potrwa, żebym wzmocniła się na tyle, abym mogła wziąć rozwód. Pozdrawiam. Czytam jeszcze raz z niedowierzaniem. No, dobrze widzę i dobrze czytam. Wobec tego odpisuję: Dzień dobry, droga pani. Chyba pomyliła pani gabinety, życzę wspaniałości. Żegnam i pozdrawiam. Po pierwsze, czas, jak już wiesz, według mnie zupełnie nie istnieje. Mamy jakiś taki umowny, który miał nam pomagać, a w rezultacie robi więcej szkody niż pożytku. Do dziś nie bardzo rozumiem, jaki jest sens ustawiania sobie budzika na konkretną ilość minut w celu na przykład medytacji. Kiedyś też mówiłam o tym, że kiedy uczestniczy się w większych zgromadzeniach, na przykład buddyjskich, gdzie medytuje się nawet czasem całe dnie, wówczas pierwsze, co robi duch naszej rywalizacji, to chce udowodnić jak wszystkim tak i sobie, że on potrafi wysiedzieć większą ilość czasu. Raju, raju, to tak nie działa. Miewam takie medytacje, które trwają może z dwie minuty i są niesamowicie oczyszczające, wspierające i powracające do teraz. Niedługość, a jakość, moi mili. Nikogo oprócz ciebie ta medytacja nie dotyczy i co ważne, nikogo oprócz ciebie nie obchodzi. Tak samo jak nie zgodzono się już wielokrotnie zresztą, żeby joga była dyscypliną olimpijską, tak i medytacja to nie zawody. W kwestiach czasu i tego, że dla każdego płynie on całkowicie inaczej, warto przywołać obraz osoby, która w tym momencie jest w toalecie i drugiej, która prędko do tej właśnie toalety chciałaby wejść, bo no cóż, tutaj dużo mówić awaria. Pewnie znasz obie perspektywy. I co? Te minuty płyną tak samo? Dziękuję Ci, drogi Einsteinie, za Twoją nieposkromioną ciekawość świata. Więc nie udzielam porad rozwodowych, nie wzmacniam ludzi w podejmowaniu decyzji i nie kieruję twoim życiem. Ja zadaję pytania, które mają na celu pomóc ci wzrastać, bowiem szukanie w sobie jest trudne, niewygodne, a nawet dziwne, bo przecież do tej pory wydawać by się mogło, że to otoczenie takie złe, warunki atmosferyczne ograniczają i wrodziłem się w okropną rodzinę. A finalnie, kiedy tak sobie grzebiemy, okazuje się, że świat Zewnętrzny jest wciąż taki sam, tylko to my przechodzimy przemianę wewnętrzną, bo jak słońce, tak i deszcz może działać dla ciebie. Wobec tego pierwsze o co warto zadbać to dać sobie wzrastać bez czasowego ograniczania się. Wystarczająco często jesteś ze wszystkiego i wszędzie rozliczany tutaj warto dać sobie więcej otwartości poprzez obserwację. Żaden mały kroczek nie pozostaje bez echa. Dlatego też zanim zrezygnujesz jeszcze przed wystartowaniem na dobre, podaruj sobie więcej wyrozumiałości. Wszak skrzypek nie został skrzypkiem, bo kupił talent na przecenie. Nie odkryjesz swoich predyspozycji tak jak i nie ukształtujesz talentu w jeden tydzień. Wiem, że każdy z nas chciałby z niewiedzy wskoczyć natychmiast na poziom ekspercki. Ale to tak nie działa. Więc jeśli myślałeś, że dam ci jakąś złotą radę na przeskoczenie całej pracy, która przed tobą, to rozczarowanie nie ma końca. Niemniej jednak z perspektywy czasu i doświadczenia powiem Ci, że bycie w procesie jest fantastyczne i nawet jakby ktoś wynalazł taką machinę, która pchnęłaby mnie hen hen do przodu bez tego wszystkiego, co przeżyłam, to ja bym nie skorzystała. Wiesz, jak niesamowitym uczuciem jest, kiedy powolutku we własnym tempie nabywasz na przykład umiejętności powracania do teraz, któregoś pięknego dnia, robiąc zakupy w supermarkecie, odkrywasz, że właśnie samodzielnie zdecydowałeś, że sobie wrócisz do teraźniejszości, bo osnąłeś jakieś tam czarne scenariusze, które zupełnie nie są teraz w tym momencie przydatne, a to cyk. I jesteś znów w tu i teraz. Albo kiedy rozmawiasz z drugim człowiekiem i łapiesz się na tym, że nie zgadzasz się z tym, co on mówi, ale nie masz potrzeby udowadniania swojej racji. Albo kiedy dostrzegasz piękno tam, gdzie wszyscy pędzą i nikt nic nie zauważa. Lub kto wie, może wbrew temu, co kiedyś myślałeś lub co ci wmówiono w kwestiach twojej niecierpliwości, już od czterech godzin dziergasz sobie na szydełku i jakoś niespieszno ci, żeby to skończyć. Rozwój własny to przestrzeń, którą dajesz swojemu umysłowi, żebyście zaczęli współpracować dosłownie na każdej płaszczyźnie twojego życia. Wówczas działania są takie, jakie chcesz, żeby były i nie przeraża cię żaden czas. Po prostu czerpiesz z chwili obecnej. Nie ma zmarnowanych lat. Wszystko, co wydarzyło się do tego momentu, po prostu było. Zmarnujesz lata teraz, jeśli z wiedzą o tym, że jesteś kimś więcej, nie zrobisz po prostu nic. Dalai Lama jakiś czas temu powiedział, że najbardziej zaskakujące wciąż jest dla niego to, jak bardzo ludzie Zachodu nienawidzą sami siebie. Bez ustanku coś nam w sobie nie pasuje. Trzeba poprawiać, zmieniać, udoskonalać i naprawiać. Patrzymy na siebie jak na wybrakowany sprzęt, który stracił na gwarancji, więc jedyne do czego się nadaje to utylizacja. A ja nie lubię marnowania jak jedzenia. Tak, i człowieka. Nie jesteś zepsuty, nie jesteś wybrakowany. Nie trzeba cię ani udoskonalać, ani naprawiać, a już tym bardziej wymieniać na lepszy model. Jesteś dokładnie taki, jaki jesteś. Więc jedyny, najlepszy. I zupełnie niepowtarzalny. Tego, czego teraz potrzebujesz, to odkrywania siebie, odkrywania tego, co w tobie najlepsze. A wierz mi, jest tego cała masa. Często jak pracuję z konkretną osobą, to oczekuje ona ode mnie, że powiem jej, jaka ma być i co zrobić. Po czym kiedy wzmacnia się i jest w tym swoim życiu naprawdę obecna, to chętniej wychodzi sobie naprzeciw i wtedy samodzielnie tworzy własną drogę. Tak też zresztą powstają nowe zawody. W związku z tym, że proces rozwojowy jest totalnie nieprzewidywalny i na moich oczach dzieją się często spektakularne przemiany, taka osoba jest nagle twórcą zupełnie alternatywnej rzeczywistości. No ale przecież Anglia nadal leży tam, gdzie leżała, Dominikana również. Polityka jest polityką, gdzieby nie spojrzeć. Słońce świeci, a później przychodzi noc. W Tajlandii nadal w porze deszczowej leje, a ja wciąż piję kawę z tym samym mlekiem migdałowym. Świat dookoła się nie zmieni, jednak poprzez fakt Twojej wewnętrznej przemiany masz wrażenie, że wszystko uległo polepszeniu. Widzi się też szerzej horyzont. I przestajesz się wreszcie kurczyć w sobie. Przestrzeń do wzrastania to małe pobudki w ciągu długiego dnia, kiedy zatrzymasz się i podarujesz sobie łagodność, to moment, w którym usiądziesz i napiszesz własną afirmację. To czas, kiedy wyjdziesz z roli mamy, córki, sprzedawcy, studenta i bez nazewnictwa pobędziesz po prostu sobą. To zjedzenie czegoś, co odżywi twoje ciało i doda mu energii, to spacer bez telefonu i wszystkich innych rozpraszaczy, to robienie zdjęć oczami i umysłem, bo choćbyś nie wiem, jak dobry sprzęt fotograficzny posiadał i jak genialnym ekspertem Photoshopa byś nie był, to, co rejestruje wzrok, jest zawsze dużo lepszej jakości. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał możliwość zobaczyć na żywo Kilimandżaro, Zorze Polarną, Bangla Road, Himalaje, widok ze śnieżki, kawiarenki w Paryżu, kangura w Australii, Wall Street, czy uczestniczyć w koncercie swojego ulubionego artysty i wiele, wiele innych, zrozumiesz, że wszystko w tobie jest niesamowite, bo wzrok to jedno, ale emocje, które się wówczas pojawiają, są absolutnie magiczne i tego nie odzwierciedla dla żadna fotografia i żaden film żeby dawać sobie przestrzeń do wzrastania czas odłożyć żal gorycz nienawiść i chęć zemsty karma zrobi wiele za ciebie daj rzeczom po prostu się dziać Uczestniczenie w swoim życiu to wygospodarowanie dla siebie więcej miejsca na to, co pozwala ci wzrastać, i odchodzenie jednocześnie od tego, co sprawia, że ograniczasz swój potencjał. Zanim jednak będziesz chciał całkowicie swoje życie zrewolucjonizować, do czego mamy tendencję jako ludzie? A dlaczego? Ponieważ lubimy albo czarne, albo białe, albo wszystko, albo nic. Zróbmy temu troszkę na przekór i postarajmy się zadbać o ciebie w tej przestrzeni, którą tutaj mamy. Może nie wyjeżdżaj od razu na drugi koniec świata, bo problem polega na tym, że jeżeli nie zadbasz o siebie tutaj, to tam też tego nie zrobisz. Jedyne, co się będzie różnić, to ewentualnie język i może pogoda. Bo to właśnie tutaj jest najlepsza strefa, i to tu jest to miejsce, w którym można rozpocząć. Otwórz dzisiaj serducho na siebie. Poznałam ogrom ludzi z całego świata, którzy upatrują swojej niedoli w świecie zewnętrznym, jednak przyczyna jest zgoła gdzie indziej. Nie musisz być odważny, żeby rozpocząć. Rozpocznij i systematycznie wzmacniaj się, a odwaga będzie niejako skutkiem ubocznym. Tak samo jak stan szczęścia, który przestaje być wówczas kilkusekundowym doświadczeniem emocji, a staje się częścią dobrego życia, to tylko ty możesz nadać sens swojemu życiu i tylko ty możesz ten sens sobie odebrać jednak z uwagi na to, że pracuje z całą paletą najrozmaitszych osobowości, wiem jedno. Okropnym samolubstwem jest pozostawić tyle niepoznanego dobra tylko dla siebie i nie dość, że z niego nie skorzystać, to w dodatku nie podzielić się tym ze światem. Czekam na ciebie po drugiej stronie strachu. Przed nami cały ogrom niesamowitych przygód. Włóż tylko wygodne buty, reszta zadba o siebie sama, bowiem kiedy świadomie uczestniczysz w procesie, wszystko, czego aktualnie będziesz potrzebować, po prostu pojawi się w odpowiednim momencie. Tak jest, niezależnie czy to rozumiesz, czy też nie. To trochę tak jak z elektrycznością czy grawitacją. Nie musisz rozumieć, nie musisz nawet w to wierzyć, ale to nie sprawi, że wszystko to przestanie istnieć. Nawet jak się od tego odetniesz, to przecież i tak jest. Przyciągaj to, co chcesz, a nie to, czego nie chcesz. A tymczasem zgodnie z zapowiedzią ogłaszam Wobec, że w poniedziałek 24 stycznia rusza sprzedaż ebooka. Można go będzie nabyć poprzez linka, którego umieszczę na Instagramie w Bio oraz dla tych wszystkich, którzy nie mają tego ustrojstwa w postaci Instagrama, wrzucę także linka tutaj. Ach i jeszcze dla tych, co to by nie mogli w ogóle znaleźć, zachęcam do tego, żeby napisać maila. Tam też wszystko skonkretyzuję. Nic ci nie umknie. Już ta dobra energia o to zadba, bo skoro Ty chcesz nabyć i e to i On do Ciebie znajdzie drogę. No to życzę Ci samych wspaniałości. Przede mną wspaniały dzień, bowiem idę dziś malować rękę. A interpretacja tego dowolna. Daj sobie wodze fantazji. Trzymaj się, pa pa!